Dobrze, wstańmy przez chwilę, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy za ten czas, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo ono jest budulcem dla fundamentów naszego życia. Ojcze, dziękujemy, że Ty na Twoim słowie zbudowałeś wszystko i przez Twoje słowo wszystko powstało. Ojcze, wywyższamy Ciebie i przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Ojcze, my łączymy je z naszą wiarą, Ojcze. Ojcze, to wyda w nas dzisiaj stukrotny plon, co przyjmiemy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dobrze. Kochani, więc my zaczniemy dzisiaj taki cykl pod tytułem Fundamentalne nauczania chrześcijańskie i go sobie będziemy ciągnęli. One nie będą te nauczania miały stałego takiego systemu, że to co czwartek czy co piątek, tylko one będą wcześniej zawsze dwa terminy będą podawane i będziemy sobie te terminy jakby wypełniać tymi nauczeniami. Cel nauczania jest taki, żeby zbudować pewne fundamentalne, takie wbudować w siebie fundamentalne prawdy i żeby to mogło pracować cały czas w naszym życiu potem. Chciałbym też, żeby te spotkania one miały taką formę trochę warsztatową, czyli żebyśmy mogli pytać, rozmawiać, mówić o tych rzeczach, które nas na bieżąco nurtują, żeby to nie było tylko tak, że to jakaś jest prelekcja. Ja chcę dzisiaj powiedzieć o takich przeczytam na początku z 6 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tutaj autor tego listu, bo do końca nie wiemy, co ten list napisał. Prawdopodobnie Paweł napisał, ale nie wiemy, czy to on to napisał na pewno. Ale ten autor tego listu mówi tak: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. I powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Ten autor mówi tutaj o tym, że istnieje coś takiego jak początki nauki o Chrystusie, czyli fundamentalne nauczania chrześcijańskie, coś, od czego się w ogóle zaczyna. Człowiek, kiedy rodzi się z Bożego Ducha, to w jego życiu następuje rewolucja, rodzi się jego duch. Natomiast to w ogóle nie oznacza, że człowiek ten raptem się zmienia. No bo zazwyczaj się nie zmienia. Pewne rzeczy się zmieniają, a pewne się nie zmieniają. Albo rozpoczyna się pewien proces zmian. Dlaczego tak jest? Dlatego, że życie człowieka, który nie znał Boga, to było życie na podstawie przeżywania rzeczywistości, która jest wokół, poprzez ciało, poprzez psychikę. Tymi dwoma organami odbieramy to, co się dzieje wokół nas. Odbieramy zmysłami, odbieramy umysłem, odbieramy emocjami, decydujemy o różnych rzeczach. To się wszystko kręci w takiej sferze bardzo naturalnej. Ciało jest stricte związane z ziemią. Ono z ziemi powstało i ono się porusza tylko w parametrach ziemi, jak wiecie. W przyszłości te ciała nie będą aktywne, one umrą. I kiedy będziemy wzbudzeni z martwych, to dostaniemy zupełnie inne ciała. O tym też będziemy tutaj mówić. Dusza człowieka jest produktem, który w wyniku działania Bożej mocy zaistniał tutaj na ziemi, a więc też jest produktem natury ziemskiej. Ona ma w sobie pierwiastek Boży, czyli ona powstała w wyniku ingerencji Bożej, bo znamy to z Pisma Świętego, że Bóg buduje figurę z jakiejś tam gliny, jest napisane, że tchnął w tą figurę i wtedy Adam, czy też człowiek, tak jak dokładnie jest napisane, stał się duszą żyjącą, czyli ta dusza stała się, czyli zaistniała w wyniku połączenia siły Bożej, natury Bożej
i jakby pierwiastka ziemskiego, więc ona też jest natury ziemskiej w zasadzie. Jedyną rzeczą, która nie jest natury ziemskiej, jest duch człowieka. No i ten duch rodzi się na nowo lub nie, bo to zależy, czy człowiek przyjmie Ewangelię, czy nie przyjmie, ale zakładając, że człowiek przyjmuje Ewangelię, przyjmuje informację o tym, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, że wstał z martwych, że w tej chwili człowiek chce, aby Jezus zaczął panować w jego życiu, wtedy jego duch rodzi się do nowego życia i tylko w człowieku ze sfery niebiańskiej jest jego duch. I ten człowiek z tym niebiańskim elementem niestety dalej pozostaje na ziemi. No i jak on żyje? No żyje za pomocą duszy i ciała. Bo on tak naprawdę, ten człowiek do końca nie wie, co się tutaj wydarzyło. Bo to coś, co się wydarzyło, nie za specjalnie wpływa. No dobrze, przestałeś pewne rzeczy robić, zmieniłeś pewne poglądy, dowiedziałeś się, że idziesz do nieba, już wiesz, że Bóg nic do ciebie nie ma, że nie ma o tobie złych myśli, nie ma o tobie złych przekonań, ale żyjesz dalej za pomocą tego ciała i tej duszy. No i teraz potrzebny jest cały system zmiany duszy i ciała, żeby można było zacząć funkcjonować wedle tych Bożych prawideł, no to musi być zmiana. Ta zmiana zaczyna się od tego, że zaczynamy przyjmować nauki, fundamentalne nauki, które to nauki zaczynają nas zmieniać. I stąd w ogóle i jakieś też rozpoczęcie tych nauk. Tutaj jest mowa o tych podstawowych nauczaniach związanych z Chrystusem. Bo my musimy zrozumieć, że tak jakbyśmy byliśmy nauczani przez ten świat, tak teraz my musimy zmienić system myślowy również poprzez nauczanie. Czy to jest bezpośrednie przyjmowanie od Boga, czy też za pomocą innych zbawionych, namaszczonych ludzi, prawda? Ale jest to nauczanie, czyli tutaj podstawy, fundamentalne podstawy wiary chrześcijańskiej, czyli jakby w ten sposób to jest poukładane. I tutaj Paweł, ten autor tego listu, mówi o tych podstawowych rzeczach, o tych podstawach, czyli odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj sobie, to co żebyśmy zaczęli, ile tam nam czasu starczy, żebyśmy sobie rozpoczęli od w ogóle takiej bardzo prostej formuły, od tego, od osoby Boga jako takiej, bo to jest bardzo ważna rzecz. I to, co jest w ogóle bardzo istotne, jeżeli chodzi o nasze zrozumienie, że to, że w ogóle Bóg jest jeden. I to, że Bóg jest jeden, to jest coś, co oddziela taką grubą, podstawową kreską, tak, prawdę od fałszu. To jest taka podstawa, że Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Tak na świecie wszystko się dzieli na dwie kategorie, jeżeli chodzi o formułę religijną. Że jedna formuła mówi, Bóg jest jeden, druga mówi, Bogów jest wielu. Bóg jest jeden. Tak? Druga rzecz, jeżeli chodzi o tego Boga, to jest, przyjaciele, to, że On jest stworzycielem, to jest stworzyciel. Czyli wszystko to, co w ogóle istnieje w jakiejkolwiek sferze, jest stworzone przez Niego. On zaś stworzony nie jest. Bóg nie jest stworzony. To jest coś, nad czym wielu ludzi się zastanawia. I z góry mówię, że nie można tego pojąć, ponieważ my w naszych parametrach myślowych poruszamy się w ten sposób, że coś trzeba stworzyć, żeby zaistniało. I tyle. I tutaj musimy zacząć poruszać się w czymś więcej niż nasze zrozumienie intelektualne. On wszystko stworzył
I to w przeróżny sposób, ja tego teraz nie chcę dotykać w ogóle, jak on to wszystko potworzy. To jest w ogóle temat rzeka i to nas, tak naprawdę do nas mało obchodzi. Bo to nie trzeba się nad pewnymi rzeczami spojrzeć. On wszystko stworzył, jego nikt nie stworzył. On zawsze, i to jest ważna rzecz, jest. W nim nawet nie istnieje coś takiego jak formuła czasoprzestrzeni. Czyli Boga nie ma gdzieś. Nie ma miejsca pobytu Boga. To jest w ogóle taka rzecz. Ktoś mówi, gdzie jest Bóg? Wszędzie. W ogóle wszędzie. To jest nawet bardzo mało powiedziane, że jest wszędzie. Wręcz to w nim jest wszystko. Ktoś mówi tak, w którym miejscu kosmosu jest Bóg? Kosmos jest w Bogu, a nie gdzie jest Bóg. My musimy od razu tak powiedzieć, nie ma czegoś takiego, że Bóg gdzieś jest. Bo kiedy ty w ogóle zrobisz założenie, że gdzieś jest Bóg, tak, to twoja wyobraźnia, zaznaczam, bardzo ziemska, ograniczy tą formułę. Tak? I zaczniesz chcąc, nie chcąc, podświadomie budować coś takiego, że gdzieś jest Bóg, no to jest też coś, co się nazywa, że gdzieś Boga nie ma. Tak? Jeśli Bóg jest tu, tak, to nasz chory umysł będzie mówił, to istnieje coś, że Boga nie ma. Jak ja się rozmawiałem z takim człowiekiem, i on mówi, czy Bóg jest w piekle? Ja mówię, piekło jest w Bogu. Mówię, jeśli to coś ci mówi w ogóle. Jeśli jesteś w stanie to ogarnąć, on mówi, nie ogarnia. Ja mówię, i nie próbuj. W ogóle nie zadawaj sobie pytań, które są w stanie cię zabić. To w ogóle jest bardzo ważne dla nas. Wiecie, gdzie w ogóle pokora, definicją pokory jest zależność od Boga. Definicją pychy jest niezależność od Boga. Człowiek pyszny to człowiek niezależny, czyli na przykład myślący, że jest w stanie ogarnąć tą kuwetę. Niestety. Ja, jeżeli czegoś nie ogarniam, tak, to w pokorze mojej przestaję ogarniać. Się tak nauczyłem. To bardzo proste, jakże uspokajające dla mojego życia. Ja w ogóle nie potrzebuję, tak, sięgnąć po rzeczy, które by mi w ogóle wywaliły mózg do góry nogami, ponieważ to nie, ja nie potrzebuję dodatkowej stymulacji bezpieczeństwa. Ja się bardzo czuję bezpiecznie, żyjąc w wierze, ale o tym będę mówił za chwilę. Czyli w ogóle Bóg jest, tak? On jest stworzycielem, jego nikt nie stworzył i nie ma miejsca przebywania Boga. W Bogu jest wszystko. Paweł dotyka tego tematu, mówi, w nim się wszyscy poruszamy, w nim żyjemy. Najbardziej zbliżoną wizualizację można zobaczyć w facetach w czerni, w pierwszym odcinku, kiedy kończy się ten film i kamera gdzieś biegnie do góry, podnosi się i tutaj widzimy Nowy Jork, idzie dalej, widzimy Stany Zjednoczone, idzie dalej, widzimy Amerykę, idzie dalej, widzimy Ziemię, idzie dalej, widzimy konstelacje, idzie dalej, widzimy kosmos, idzie dalej i siedzi facet w wielkiej czapce i rzuca sobie kosmosami i gra w kulki. Takie tam w ogóle, wiesz. To jest najbardziej zbliżona wizualizacja, o co chodzi z tym Bogiem. No, gdzie jest Bóg? Gdzie jest niebo? Ja mówię, dlatego nie mówimy, że Bóg był, dlatego że Bóg również nie zawiera w sobie formuły czasu. Czas jest natury ziemskiej i dotyczy ziemi i tego, co się nazywa dzisiaj. W Bogu nie istnieje czas. Dlatego, rozumiecie? Na przykład on się w ogóle nie spieszy. Ludzie na przykład, chcę, żebyście to zrozumieli, bo te pojmowanie Boga umożliwi wam w ogóle
ucieczki od wszelkich, od różnego rodzaju frustracji. Tyle się modlę, gdzie jesteś. Słowo tyle się modlę i gdzie jesteś, to jest coś, co dzisiaj musisz zburzyć. Rozumiecie? To nie ma czego. On się nie spieszy, bo on jest poza czasem, poza przestrzenią. To jest bardzo ważna rzecz, bo chcę, żebyście zrozumieli, że w ogóle tylko formuła nowego narodzenia pozwala człowiekowi mieć kontakt z Bogiem, ponieważ wtedy następuje jedyna we wszechświecie reakcja, że ów Bóg, który nie jest gdziekolwiek umiejscowiony, tak, zaczyna znajdować się w twoim duchu. I to jest coś tak dziwnego, że się w głowie nie mieści. Co też nam pokazuje w ogóle formułę naszego ducha, który jest przeciwną rzeczą. Zarówno będącą w pewnej formie, czyli tutaj w jakimś naszym ciele, bo taka jest prawda, że gdzie ja idę, tam idzie mój duch. Teraz mój duch jest tutaj, a teraz mój duch jest tutaj. Ale niesamowitą rzeczą jest, że w momencie, kiedy ja tutaj jestem, to mój duch na ziemi jest tutaj i mojego ducha na ziemi nie ma w innym miejscu, wiecie. Ale jednocześnie mój duch jest w miejscu, które się nazywa niebem, jakkolwiek je pojmujemy. To jest bardzo dziwne zjawisko. Się okazuje, że ten mój duch, prawda, to jest ten byt nieziemski. A więc tutaj do tego nieziemskiego bytu ten nieziemski Bóg jest w stanie się jakoś zakotwiczyć. I my możemy w ogóle tylko w ten sposób mieć z nim kontakt. Stąd żaden człowiek nienarodzony z Bożego Ducha nie ma kontaktu z Bogiem. Bo i nie może. Bo nie ma, tam nie ma jak. Ktoś mówi, ja zawsze rozmawiałem z Bogiem. Ja mówię, człowieku, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha? Tydzień temu. Ale ja zawsze z Bogiem rozmawiałem. Ja mówię, zawsze rozmawiałeś ze swoim umysłem. Albo z bytami demonicznymi. Nie wiem, z czym rozmawiałeś. Albo masz schizofrenię. Nie wiem, co masz. Wiem jedno na pewno. Że tydzień temu, tak, nastąpił kontakt. Pierwszy. Wcześniej nie było kontaktu. Rozumiesz? Wcześniej mogła być informacja, mogłeś coś zobaczyć, mogło być jakieś przeżycie, tak? Ale kontakt jako taki jest dopiero wtedy, kiedy ten Bóg, nieziemski Bóg, on zaczyna mieszkać w tym nieziemskim duchu człowieka. Tak? Więc zatem widzimy, że Boga również nie dotyczy czas, nie dotyczy Go przestrzeń. Wiecie, i teraz w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków jest w szóstym wersecie, jest napisane tak: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest w ogóle niesamowita rzecz, bo ten werset pokazuje nam, że ten Bóg jest dostępny jedynie za pomocą wiary. Więc nie można tego Boga inaczej dotknąć. I ludzie mówią, ja chcę poczuć. Ja mówię, człowieku, to jest Bóg niewyczuwalny. Ale ludzie mają doświadczenia. Ja mówię, mają doświadczenia, gdy uwierzyli. Najpierw wiara, potem jakieś doświadczenie, jedne takie, drugie inne, rozumiesz? Natomiast ten Bóg jest dotykalny przez wiarę. I tutaj jest napisane, że jeżeli w ogóle ktoś jest zainteresowany kontaktem z tym Bogiem, to on primo musi uwierzyć, że On jest, czyli nie zobaczyć. Nie dotknąć. Ludzie mówią, nie zobaczę, nie uwierzę. Ja mówię, nie uwierzysz, umrzesz. No tak najlepiej z ludźmi rozmawiać. Rozumiem, bo to tak, bo tak trzeba w ogóle. I nie tłumaczyć. Pamiętajcie, bo to jest. Nie próbujmy wielu rzeczy ludziom wytłumaczyć. Ponieważ Boga się nie da wytłumaczyć. Boga nie można komuś wyłożyć. Boga nie można komuś podać.
W Boga każdy indywidualnie musi uwierzyć. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który może zrobić to inaczej. To nam pokazuje, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, a więc kto chce podejść, kto jest zainteresowany, musi uwierzyć, że on jest. Czyli nie zobaczyć, nie doświadczyć, uwierzyć, tak, że on jest, a po drugie co? Że jest dobry. Czyli w ogóle, jak się podchodzi do Boga, to to jest Bóg jaki? Dobry. To to nie jest Bóg zły. To nie ma złego Boga. Nie dla nas. Nie dla tych, którzy Go szukają, nie dla tych, którzy Go przyjmują. To nie ma złego Boga. To nie ma, że to jest totolotek, że teraz tego Boga ja szukam, ja podchodzę, ja dotykam i teraz On mnie zabija, że On mnie karci, że On mnie niszczy. Nie ma takiego Boga. Tu jest jak W napisane. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi. Czyli to nie jest, że ktoś ma wybór. On musi uwierzyć, że ten Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Że to szukanie Boga, które ty robisz, że to znalezienie Boga później, tak, to jest twój sukces największy. Ludzie mówią, a co będzie, kiedy ja tego Boga znajdę, co ja z tego będę miał? Ja mówię, Boga miał będziesz, a on mówi, co jeszcze? Ja mówię, nie ma jeszcze. Nie istnieje jeszcze Bóg plus. Ten człowiek, który niebawem będzie usługiwał tutaj na szkole służbą, fajną rzecz powiedział, kiedy tutaj usługiwał chyba rok temu u nas, że jeżeli ty w ogóle napiszesz Bóg, bo fajnie, że napisał Bóg i to skreślił od razu, że sam fakt nazwania w ogóle tej istoty Bogiem, rozumiecie, my w ogóle używamy Bóg, bo my musimy jakoś to nazwać. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? My, wiecie, kto sobie to wymyślił, że to Bóg? My, ludzie. Bo to w ogóle może nawet inaczej. On się tak ludziom w ogóle powiedział, to chodzi, że Bogiem jestem, nie? Tylko to jest bardzo takie, to jest bardzo umowny temat. Ale już sam fakt, nawet, że nazywasz tą istotę jakoś, tak? To już umniejsza coś w tobie, bo to już jest coś, że ty możesz to jakoś nazwać, jakoś w ogóle w jakąś bryłę wziąć. A, nazwałem to, w kubeczek się nazywa Bóg, ja to coś tam wleję, że to Bóg, nie? To w ogóle, to nie tak działa. To jest tak potężna rzecz, tak potężna przestrzeń, w ogóle wiecie, że to dopiero, kiedy się objawiło w Jezusie Chrystusie, to się stało w ogóle jakieś oglądalne dla nas. Dlatego jest napisane w innym miejscu, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale wiekuista, Jego postać objawiła się w Chrystusie Jezusie. Czyli w ogóle ten Bóg, w ogóle On szuka przestrzeni jakiejś, żeby się temu człowiekowi pokazać. No i On to robi, nie? On potem umiera na krzyżu, zmartwychwstaje. Ale to jest tak naprawdę wszystko po to, żeby można było jakoś Go dotknąć, jakoś ogarnąć. Natomiast bardzo ważną rzecz, którą tutaj widzimy, to jest to, że ten Bóg, przyjaciele, to jest istota, którą przyjmujemy przez wiarę. I to jest istota, która wynagradza tych, którzy Go przez wiarę przyjęli. Zawsze wynagradza. To nie jest Bóg jakiś, który w ogóle doprowadzi życie człowieka poszukującego Go, czy też odnajdującego Go do jakiejkolwiek formy porażki. Nie ma czegoś takiego. I ludzie mówią, a w Starym Testamencie Bóg jest krwawy. Ja mówię, człowieku, w ogóle Bóg nie jest inny w Starym Testamencie niż w Nowym. To są twoje ludzkie odczucia. W ogóle bardzo ciekawa rzecz związana z Bogiem. To jest taka, że On ma w ogóle inne podejście do śmierci niż ty i ja. W ogóle my jak widzimy śmierć, to dla nas to jest kropka. Koniec. No, śmierć się skończyło w ogóle wszystko. A dla Niego to nie jest żaden koniec, bo tam czasu nie ma. Rozumiecie, o co tu chodzi? W ogóle Bóg nie patrzy na człowieka, tak, z perspektywy czasu jakiegoś. Tylko wieczność. Tylko w ogóle wieczność.
wieczności nie istnieje coś takiego jak śmierć. No bo śmierć to istnieje, śmierć to jest zakończenie czegoś, czyli jakieś, to się w czasie tylko dzieje. W wieczności nie ma śmierci. I teraz on, kiedy tam na przykład jakiś trup się ściele gęsto, ktoś mówi, o to krwawy Bóg. To nie jest krwawy Bóg. Ale jak ten Bóg tak jedną ręką zabijał ludzi, a mnie przede wszystkim tam w ogóle ich tak nie zabijał, bo to oni tak rozumieli, że ich tam zabijał. Bo dla nich to było, jak ktoś ich tam zabiło, tak, to Bóg ich zabił, bo oni tak uważali, czyli tak to opisali później, bo to było jedyne dla nich w ogóle, jedyna formuła, którą umieli w ogóle opisać. Chodzi o to, że ten Bóg, tak, on tak bardzo chciał, żeby ten człowiek, tak, go odnajdował, tak, że stwarzał mu bez przerwy możliwości, tylko poza tymi możliwościami niestety wszystko było nieprzyjazne dla tego człowieka i ginęło. Przecież w ogóle wiecie, jak było z ogrodem Eden. Przecież ogród Eden, tak, to było jakieś miejsce na ziemi. A poza ogrodem Eden to w ogóle ziemia to była nieprzyjazna do życia. W ogóle skąd ten wąż tam się wziął? No przylazł za Edenem. Przecież za Edenem to był sajkon człowieku. Ja nie wiem, jakiego wymiaru sajkon. To nie jest w ogóle czas dzisiaj, żebyśmy o tym rozmawiali, nie? Ale kiedy Bóg jakby wyrzuca ludzi z Edenu, to my w ogóle widzimy, że oni wchodzą w tak nieprzyjazny... Czy w ogóle wiecie, że Adam z Ewą wyrzuceni z Edenu, tak? To oni spadli do poziomu ludzi pierwotnych? Niektórzy sobie myślą, że w ogóle, że to było coś takiego, że oni w ogóle zostają wyrzuceni z Edenu i teraz oni sobie dalej tak żyją jak w Edenie, tylko w skórach chodzą, Bóg ich w skóry ubrał, bo tak napisali, tak przeczytali tam. Adam z Ewą, kiedy wyszli z życiodajnej atmosfery Edenu, do miejsca, które było wręcz toksyczne, rozumiecie? To oni zaczęli niszczyć. Oni zaczęli w pewnym sensie degradować się psychofizycznie. Oni zeszli do poziomu jaskiniowców. To w ogóle tam zeszli, tam żyli. To w ogóle to nie jest takie hopsiu. Człowieku, to naprawdę było tak, że ten Adam w ogóle jakieś koło gdzieś tam dopiero potem wynajdują, że coś tam robią, rozumiecie? Że oni w ogóle dochodzą, to jest przeciwne. Bo w miejscu, w którym jest potężna Boża obecność, wszystko rozwija się i funkcjonuje. Ale w miejscu, gdzie ta Boża obecność jest niedotykalna, wszystko niszczeje. Przecież ty to widzisz dzisiaj. Zobacz, jakie jest twoje miejsce w tym świecie. Ty sobie żyjesz, a zobacz, jak wygląda świat. Kurczę. Ty jesteś w stanie żyć i funkcjonować, a świat niszczeje. Ludzie się zabijają za nic. Za to, że ktoś na kogoś głupio spojrzy, serca sobie wyjmują. Dzieci w ogóle ćpają do tego stanu, że umierają w ogóle. Tak? 11-letnie dziewczynki w ogóle dzieci rodzą. Szok! Co w ogóle się dzieje, rozumiecie? Do jakiego stopnia jest zniszczony ludzki umysł? To teraz chcę ci pokazać, że przeniesienie Adama z Ewą z raju, tak, poza raj, tak, bo my nie wiemy, czy ten raj był, jaka tam była atmosfera. Na pewno było to coś, co było zupełnie inne, rozumiecie, niż rzeczywistość wokół. Czyli widzimy tego Boga, który zawsze tworzył coś, żeby człowiek mógł żyć i egzystować. Więcej, mieć sukces. Przez całe życie to widzimy. Widzimy potem Boga, który powołuje Izrael, żeby było jakieś państwo, żeby była jakaś grupa ludzi, która będzie wyznaczała kierunek. Widzimy Boga, który daje przykazania i mówi, ludzie, to w ogóle w tym będziecie bezpieczni. Cały czas on coś daje. To, i teraz kto, gdzie ten trup się ściele gęsto? Wśród tych, którzy wychodzą poza te systemy bezpieczeństwa są. Jak ja do kogoś mówię, ty, nie chodź tam. Po co ty tam idziesz? O, dam sobie radę. Mówię, człowieku, nie dasz sobie rady. Rozumiesz? Bo tam nie można sobie dać rady. Ok? Nie można skakać na główkę do szamba, tak? I mówić, świetnie pływam. Tak się nie robi.
to cię zabije, to cię zniszczy. Amen. Stąd na przykład widzimy, w jaki sposób system grzechu niszczy. No, Bóg mówi, nie grzesz, nie grzesz. Potem ludzie wchodzą w grzech, o, Pan mnie ukara. Ja mówię, Bóg nikogo nie kara. To czemu ja tak mam? Bo Bożeś wyszedł z Edenu. Bo ja tak nie mam. Zobacz. Wchodzę w wierze, tak? A nie w oglądaniu, tak? Trzymam się jak koń dyszla duchowych zasad. I co mam? Dobrze mam. Ono to jest prawo. A przecież jest łaska. Mówię, łaska to jest nic innego, tak? Jak uzdolnienie cię do tego, żebyś ogarnął kuwetę w ogóle. Do tego jest łaska. Żebyś w ogóle ogarnął i był w stanie w tym wszystkim w ogóle zacząć żyć. Po to to jest, tak? Czyli widzimy tego Boga, który jest dobry. Wynagradza. To nie jest Bóg porażki. W ogóle nie ma Boga porażki. Nie ma Boga, który chce zniszczyć życie człowiekowi. Nie ma Boga, który chce ograniczyć człowieka. Nie ma takiego Boga. Ale ten sam Bóg, tak? On mówi, ty musisz, tak? Wierzyć, że ja taki jestem. A co to znaczy wierzyć, że ja taki jestem? To znaczy, że jeżeli ty przychodzisz do mnie i mówisz, wierzę, że jesteś i wierzę, że wynagradzasz, to oznacza to, że też wierzysz we wszystko to, co ja mówię. Że to, co ja mówię, to jest zgodne w ogóle ze stanem faktycznym, bo przecież nie mówię do ciebie nic innego, jak tylko coś, co ma ci przynieść sukces. No taki Bóg jestem, no. Więc widzimy takiego Boga i chcę, żebyście w ogóle zaczęli tak tą rzecz oglądać. Ten Bóg też przez całą jakby funkcjonowanie, całe funkcjonowanie Ziemi do czasów Jezusa, On robi wszystko, żeby jak najlepiej, tak, dać się, jakby podać się tym ludziom. Więc widzimy, że On dokonuje różnorakich form przekazu swojej osoby, w konsekwencji dążąc do tego, że wreszcie sam schodzi na ziemię jako człowiek i wreszcie podaje rękę wszystkim i mówi, no to ja jestem wreszcie, masz dotknąć. Jakby te, rozumiecie, co on robi? To jest niesamowity proces, bo to cały czas wszystko do tego dąży, nie? Ktoś mówi, czemu on to robi wszystko? Czemu od razu na przykład nie dał Chrystusa? Wiecie, to są też takie w ogóle ciekawe zagadnienia. Ja też nie mamy na to czasu, żeby je poruszać w ten sposób. Natomiast chodzi o to, że musicie zrozumieć, że Bóg to jest osoba bardzo wierna. Jeżeli on na przykład stworzył człowieka z wolną wolą, tak? To nigdy tej wolnej woli nie zablokuje. Stąd też, w ogóle, żeby mógł przyjść Chrystus, to ludzkość musiała być w pewnym sensie w ogóle przygotowana na to zjawisko, bo to inaczej by nie wypaliło. Niektórzy mówią, a tu nie ma jakichś dodatkowych metod. Ja mówię, nie ma metod. Właśnie to jest z Bogiem. Bóg jest bardzo logiczny. Bóg jest bardzo konstruktywny. Jak On rozpoczyna pewien bieg, rozumiecie, to jest bardzo bezpieczna postać. Jak On rozpoczyna pewien bieg, to On go kontynuuje jak wielka lokomotywa. On się nie zatrzyma, On się nie wycofa. On do Chrystusa dążył. Że od początku On wiedział, że to w Chrystusie dopiero będzie ratunek dla tej ludzkości, natomiast trzeba było, kurczę, do tego jakoś dojść. No. Niestety, uznać wolę ludzi, uznać ich różnego rodzaju odstępstwa notoryczne, rozumiecie? Zobaczcie, jacy są ludzie. 3 tygodnie mogli z Egiptu do Kanaanu iść, no czyli 40 lat im to zajęło. Mogli 3 tygodnie. A znaczy, jaki przewrotny jest człowiek? Kurczę! I to Bóg nie może zatrzymać tych rzeczy, bo jego dobroć, tak, ona go zniewala w pewnym sensie. Ktoś dał tą wolną wolę, to on ją honoruje, tą wolną wolę. Boże, mogę w ogóle zabijać? No zabijaj. No to, co ci zrobię? No zabijaj. A co się stanie? No przecież ci powiedziałem, no w ogóle zginiesz tym wszystkim potem. No. A to Boże, nie możesz zrobić takiego czegoś, że ja będę zabijał, a ty usuniesz potem skutki tego zabijania. Wiecie, ludzie tak myślą, taki pokrętny system. Chcę, żebyście zrozumieli, że to, co zostało przez Boga stworzone, to jest absolutna doskonałość. I formy, które jakby są wypaczone, to są wypaczone z uwagi na to, że ludzie nie chcą się trzymać tych prostych rzeczy. Ludzie nie chcą, cały czas kombinują, cały czas kręcą. Tak? Wymyślają, jaki to Pan jest dobry. A co? Ja mówię, człowieku, Pan ustanowił już
dawno wszystkie rzeczy. One tak działają po prostu. I tutaj on cały czas idzie do tego Chrystusa. Potem przychodzi Chrystus, Chrystus umiera na krzyżu, załatwia sprawę w ogóle tej winy człowieka, wstaje z martwych, czyli otwiera drogę dla tych odrodzonych duchów, prawda, do nieba, tak? Sam idzie do nieba, staje się wstawiennikiem całej ludzkości i teraz na proste przyjęcie Ewangelii duch człowieka się rodzi, droga jest otwarta i zaczyna się potężny transfer, tak? Który zakończy się wielkim zabraniem nas wszystkich w cholerę z tej ziemi, tak? No ale to jakby widzimy tutaj jakby metodykę tego Boga, działanie. Zobaczcie, cały czas to jest Bóg ratujący, to jest Bóg chcący dobrze, tak? To jest Bóg, który mimo głupkowatych pomysłów homo sapiens, bez przerwy, tak, jakby ile może, to wyciąga z tego kotła w ogóle. Mówi, kogo dam radę, kogo dam radę, kogo dam radę. No wiecie, no wszystkich nie mogę. Boże, no nie możesz tak wszystkich, no nie mogę. No dlaczego? Bo macie wolną wolę, bo możecie mnie olać. Dałem wam prawo orania. Tak was. Dałem wam prawo odrzucenia tych praw. Dałem wam prawo. Jesteście właścicielami waszych żyć. Dlatego tu jest napisane, musisz uwierzyć. Mówi, nie można by było łatwiej, mógłby się pokazać. No nie mógłby. Wiesz dlaczego by nie mógł? Bo się nie pokazał. Tak? Skoro się nie pokazał, a jest istotą doskonałą, to nie mógłby. I nie zarzucaj Gierek, bo jest dobry, wynagradza. Nie zarzucaj jakiejś kontrowersji w nim, bo jest dobry, bo wynagradza. Jest prostolinijny. Jest stwórcą. Jest nie do ogarnięcia przez naszą małość. Jednocześnie tak prosty do przyjęcia przez akt wiary. Tak jest to skonstruowane. Wiecie, dlaczego o tym wam tak mówię? Żebyście zrozumieli, że to są stałe rzeczy. To nie są, że to jest jakaś tam wypadkowa. Ludzie, prawda nie może być dla was relatywna. Prawda musi być ostateczna zawsze. To są ostateczne rzeczy. Tu nie ma czegoś na boku. Pokrętność, ona nie jest z Boga. To musisz wierzyć. Wierzyć. To jest coś takiego. I teraz chcę, żebyś ten obraz miał w sobie. Żebyś też zobaczył, że nie istnieje inny obraz Boga. I teraz w tym szóstym rozdziale listu do Hebrajczyków, to jest napisane, że te podstawy nauki, tak? Chrześcijańskiej, to są nauka, tu jest nauka o wierze w Boga, o tym powiedziałem. Na pierwszym miejscu Paweł stawia naukę o odwróceniu się od martwych uczynków. Bo czymże są te martwe uczynki? Są to poglądy, które przeszkadzają, tak? W tym, aby ten Bóg stał na pierwszym miejscu. Która rzeczy? Kiedy Bóg zszedł na ziemię jako człowiek, czyli dokonał tego ostatecznego aktu otworzenia ludziom możliwości wiecznego życia z Nim, załatwił za pomocą Jezusa tą formułę niesprawiedliwości ludzkiej, zamknął ten temat i uruchomił system, który popularnie nazywamy łaską, czyli zlitował się nad tymi wszystkimi. I powiedział, uwierzcie teraz w to wszystko, tak? To w tym momencie, kiedy ktoś zaczyna to przyjmować, zaczyna wierzyć w to, tak? To następuje i następuje to nowe narodzenie, tak? To tak naprawdę jest to odcięcie się od tego, co jest w życiu martwe. Wiecie, nauka o odwróceniu się od martwych uczynków to nic innego, jak zrozumienie prostych faktów, że istnieją rzeczy w naszym życiu, tak? Które, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, są dla nas szkodliwe.
i nazywają się popularnie grzechami. Grzech to jest greckie słowo farmakeia, nie farmakeia, tylko już zapomniałem, ktoś mi mówił, harmateia. To słowo oznacza zbłądzenie. To słowo w ogóle nie odnosi się do niemoralności. Ono, to słowo, odnosi się do każdej formy błędu, która to forma przeszkadza, tak, w tym, aby ten Bóg, który istnieje, który jest dobry, w którego uwierzyliśmy i z którego dobroci skorzystaliśmy przez przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to ten Bóg jest blokowany przez te rzeczy. A więc grzechem jest to, co nam przeszkadza, tak, w tym, aby nasze życie było pełne. To jest bardzo szerokie pojęcie, co to jest. I to odwrócenie się od martwych uczynków, to jest system decyzji, który towarzyszy całemu naszemu życiu, tak? I te decyzje to jest eliminowanie tych elementów z naszego życia, które przeszkadzają żyć życiem sukcesu. Grzech to jest jakiś problem, jakaś dziedzina życia, jakiś tok myślowy. Rozumiecie? Coś, co przeszkadza doświadczać tego Boga. Bo czasami są bardzo niewinne sprawy. Rozumiecie? To nie są rzeczy często, które są bardzo straszne, bardzo duże. Jeżeli na przykład masz dojść do sklepu, który jest po prawej stronie i wychodzisz z tego budynku i pójdziesz w lewą stronę i nie trafisz do tego sklepu, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Rozumiecie, co tu chodzi? Celem twoim jest dojście do sklepu i kupienie sobie mleka. Taki masz cel. I teraz wszystko, co stoi na drodze, dojście do tego sklepu, rozumiecie, jakakolwiek forma, która cię zwiedzie, tak, to jest grzech. A. Czyli błąd, to jest to, w ogóle rozumiecie, co to jest. I ludzie, wiesz, popularne takie, grzech nas oddziela od Boga. Grzech, w ogóle jeżeli chodzi o formułę kontaktu z Bogiem w naszym duchu, to w ogóle nas nie oddziela. Chodzi o to, że On nas blokuje przed kontaktem. A kontakt z Bogiem jest czymś, przez co płynie życie. Musimy się z Bogiem kontaktować. Jak się nie kontaktujemy z tym Bogiem, to mimo że On jest w naszym duchu, tak, to niestety nasza dusza w ogóle z tego nie korzysta. Chrześcijanie, którzy mają Boga w swoim duchu, tak, ale w ogóle nie korzystają z tego Boga w swoim duchu, to się nazywają cielesnymi chrześcijanami, czyli chodzącymi według ciała. To w ogóle nic innego. Cielesny chrześcijanin to jest ten, co nie korzysta z Boga w nim. Rozumiecie? Czasami cieleśni chrześcijanie to się gorzej zachowują niż ludzie niewierzący. Bo to ich ciała mogą się zachowywać w bardzo przeciwny sposób, nie? Ich dusze mogą być bardzo przeciwnie chore. Tak? Na przykład porządny, niewierzący człowiek, prawda, zachowuje się w porządny sposób, miał porządną duszę, tak? A nieporządny, wierzący człowiek, który nie zmienia swojej duszy, będzie się zachowywał o wiele gorzej niż w ogóle ten porządny niewierzący. My często patrzymy na niewierzącego i mówimy, o, jaki porządny człowiek. No. Okazuje się, że porządny idzie do piekła, ten nieporządny idzie do nieba. Holender, straszna niesprawiedliwość, bo ten się tylko tyle załapał, że właśnie zrobił to, o czym ja dzisiaj mówię, wziął, uwierzył, tak? No oczywiście dramat jego polega na tym, że on nic nie robił, czyli cały czas trwał w różnorakich grzechach, czyli odniósł porażki. Stąd nauka nie tylko o wierze w Boga, ale następna rzecz to nauka o odwróceniu się od martwych uczynków. Chcę, żebyście zrozumieli, w ogóle cały system, który my na przykład prowadzimy, ludzi uczymy odwracać się od martwych uczynków. Pokazujemy, czym są martwe uczynki. Martwe uczynki to nie tylko to, że ty nie pij, nie ćpaj, nie cudzołóż, nie kradnij w ogóle coś tam, prawda? To nie martwe uczynki jakieś. Ale są w ogóle całe systemy innych martwych uczynków. Prawda? Które każdy z nich w bardzo subtelny sposób wpływa na to, aby być z daleka od relacji z tym Bogiem. Nie korzystać. Więc
Chcę, żebyście zauważyli taką rzecz, że w ogóle to, że On jest dobry, że On wynagradza, że On nas obdarował łaską, to jest cały czas wszystko w naszej jurysdykcji, że my możemy tego używać albo nie używać. Że to w ogóle my jesteśmy odpowiedzialni za to. Że to nikt nas do tego nie może zmusić. A niesamowita wiadomość jest taka, że kiedy ty tylko zaczynasz chcieć tego odwracać się od tych martwych uczynków, że ty zaczynasz chcieć iść głębiej, no to ten niesamowity Bóg, tak, w cudzysłowie nieba ci przychyli, żeby to ci się udało. I to jest ta łaska. Że On mówi, no zechciej, no zrób ten krok wiary. I ty w ogóle mały kroczek, a to w ogóle jakże łatwo mi poszło. Poszło łatwo. Bo jest łaska, no. Bo jest łaska, no łatwo ci poszło. O, jakież doświadczenia mam cudowne z Panem. No bo żeś się w ogóle zrobił ten mały kroczek. Rozważajcie te rzeczy, bo to są, wiecie, nauka o odwróceniu martwych uczynków jest nauką, która tak naprawdę będzie towarzyszyła całemu waszemu życiu. Jeżeli tylko ja widzę w swoim życiu, że nie odnoszę należytego sukcesu, prawda? To ja wiem, że coś mi tam stoi na drodze, rozumiecie? I to jest związane z jakąś formułą martwego uczynku. Mówi, no tak, ale jeszcze diabeł i tak. Diabeł to jest postać, która potrzebuje naszych martwych uczynków jak chleba powszedniego. Diabeł bez naszych martwych uczynków nie jest w stanie niczego nam zrobić. Rozumiecie? Nic ci nie zrobi głodny wojownik. Diabeł jak jest głodny, to jest słaby. On musi żreć. Dlatego jest napisane, gdzie padlina, tam zlatują się zęby. Dlatego nauka o odwróceniu się od martwych uczynków. Rozumiecie? Najlepszy sposób na diabła to go zagłodzić. Najlepszy sposób. O wiele chrześcijanie zbyt wiele walczą z diabłem. Ja im jestem dojrzalszym człowiekiem, tym mniej walczę z diabłem. Wiecie, dlaczego mniej z nim walczę? Dlatego, że im jestem dojrzalszym człowiekiem, tym bardziej eliminuję martwe uczynki z mojego życia. I w związku z tym on nie ma co żreć. No po co on ma do mnie przyjść? Żeby pościć? Ludzie mówią, ja tak walczę z diabłem. Ja mówię, a ja coraz mniej walczę. Widzisz? Ty jesteś jak wielka przekupka, obładowany różnego rodzaju dobrociami. Pachniesz? Tak pachniesz ciałem. Tak pachniesz martwymi uczynkami. Nosisz je w plecaku, po kieszeniach, wszędzie. To on za tobą chodzi, jak pies gończy. A za mną nie chodzi, bo ja jestem sterylny. Bo ja w ogóle powyrzucałem różne padliny, różne rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, jak ja mam zasadę, nie wiem, jak wy traktujecie swoje lodówki. Powiem wam, jak ja traktuję swoją lodówkę. Ja dbam o moją lodówkę. W mojej lodówce nie stoją długo rzeczy, ja mam dzieci. Dzieci mają to do siebie, że na przykład postaw ich ten makaron stoi. Ja mówię, dobrze, ten makaron będzie stał do jutra do 16. Jak nie będzie zjedzony jutro o 16, to wyląduje w koszu na śmieci. Będziesz chciał, co ugotujesz makaron jutro po 16. Makaron kosztuje 2,50. A nie będzie to stało i mi tutaj śmierdziało w tej lodówce. Chcę, ugotuj makaron. Bułka czerstwa wyrzucamy, nie będzie leżeć, mówię. Ja cały czas czyszczę. Tak? Dlaczego? Bo ja w ogóle swoje życie czyszczę. Ja nie noszę po kieszeniach różnych rzeczy. Jak znajdę jakiś syf w mojej kieszeni, to ja go wyrzucam. To jest nauka, tak? O odrzucaniu martwych uczynków, no. Jeżeli coś, co robię, co myślę, co czuję, tak? Nie przynosi mi życia, tylko przynosi mi śmierć, to jest to coś martwego. I to coś martwego będzie ściągało demony do twojego życia. I demony będą się tym żywić i będą silne. I będą cię dojeżdżać. To jest bardzo proste. Nauka o martwych uczynkach, o odrzucaniu martwych uczynków, polega na tym, że uczymy się, tak, w relacji z Bogiem, tak, odrzucać wszystko, co w naszym życiu nas nie stymuluje do tej relacji z Bogiem. Zobaczcie, to jest bardzo proste. Jak na przykład jemy coś, to widzimy, czy jest to dla nas dobre, czy złe. Tak?
Jeżeli ja na przykład wiem, że jak się na noc nażrę kartofli, to mi spuchnie brzuch i będę leżał, rozumiesz? To teraz mówię, okej, to jest martwy uczynek dla mojego brzucha. No nie nażrę się tych kartofli. Czy ja się mogę ich nażreć? Oczywiście. Wszystko mi wolno. Tylko nie przynosi mi to pożytku. A więc nie rozpatrujemy Boga na podstawie tego, co mi wolno, czy co mi nie wolno. Tylko na podstawie tego, tak? Że muszę się przyglądać uczynkom swoim, tak? Temu, jak żyję, jak myślę, jak funkcjonuję i przyglądać się, czy to przynosi sukces, czy to nie przynosi sukces. Rozumiecie? Takie rzeczy. Przewód. Więc kiedy... I to są takie bardzo podstawowe rzeczy. Wiecie, ile rzeczy na przykład w życiu chrześcijan nigdy by nie wydarzyło się negatywnych rzeczy, gdyby się trzymali na przykład tylko tego, o czym ja dzisiaj powiedziałem. Gdyby na przykład na tym się skupili. Gdyby na przykład zechcieli się skupić na właśnie takiej osobie Boga. Ale ludzie myślą, że na przykład Bóg przychodzi rozwiązywać ich problemy i się modlą, Panie, rozwiąż mój problem. A ja mówię do ludzi, ludzie, Bóg nie rozwiązuje ludzkich problemów. Czy on się nie zajmuje rozwiązywaniem problemów? Skąd pomóc? A dlaczego Bóg nie rozwiązuje ludzkich problemów? Ja mówię, bo jest Bogiem. No. Bóg się nie zajmuje tym. Bóg zajmuje się tobą, aby twoje życie, tak? Było pasmem, tak? Sukcesów wewnętrznych. A wtedy ty będziesz w stanie ogarnąć całe swoje życie w ogóle. To jest ta łaska. Bóg chce jak najwięcej, tak? Włożyć z siebie do ciebie, abyś ty ogarniał życie. A w ogóle Bóg nie chce ci spraw rozwiązywać. Bóg nie rozwiązuje ludzkich spraw. Bo rozumiecie, o co chodzi? To nie to. Ja mam przykład. Kiedy się dowiedziałem, że będę żył 120 lat na tej ziemi, a wiecie, jak się dowiedziałem, że będę żył 120 lat na tej ziemi przynajmniej, ja w to uwierzyłem. Taka metoda. Ja mówię, ale Pan ci powiedział? Ja mówię, nie, nie powiedział. A skąd to wiesz, ile ty będziesz żył? Mówię, bo przeczytałem w tej starej Biblii i uwierzyłem w to. I teraz dam wam przykład. Lata temu mam wypadek samochodowy. Toczymy się samochodem, tak? Kilkanaście metrów, samochód się obraca, trzaska, wszystko leci, tak? I teraz, co ja wiem? Wiecie, co ja wiem? Że nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieło Pana. Tak? A więc, co robię? Krzyczę! Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. Diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Up, stajemy na dachu. Samochód zmiażdżony. Ja nie mam jednego zadrapania. Policja jak przyjechała, to patrzyła, mówi, kto prowadził ten samochód? Ja mówię, my. Trzech, mówię, nas tutaj jest. Dzielnych wojowników. Rozumiecie? Dlaczego? Ktoś powie, Bóg ci uratował życie. Tak, ale jak On mi uratował te życie, bo to jest bardzo ważne. Przecież nie sprawił, że nie było wypadku, halo. Tak? No był wypadek. Dlaczego ja żyję? Żyję dlatego, ponieważ uwierzyłem w określone słowa Boże, zidentyfikowałem się z nimi, odrzuciłem martwe uczynki, które w tym wypadku były związane z negatywnymi emocjami, tak? Z lękiem i wieloma innymi czynnikami mojej psychiki, które mogłyby mi zaszkodzić, gdyby były uwolnione. Jakbym dar mordę, rozumiecie? Ratunku, tak? To być może bym gdzieś nie żył. Albo był połamany. Łaska jest nam dana, nie dawana. Ona się nie pojawia jakoś. Ona jest dana, bo Bóg jest dobry. On ją dał 2000 lat temu. I ona jest i można ją brać. I ona nikomu nie udziela. Ja rozmawiam z człowiekiem, a człowiek do mnie mówi,
niewierzący jeszcze człowiek. Ale ja nie wiem, czy ja mam taką łaskę, żeby uwierzyć. Mówię, masz. Mnie, czy mam łaskę, żeby uwierzyć? Masz łaskę. On nie rozdaje cię łaski, tylko dlatego, że on właśnie jest dobry, to on tą łaskę dał. Rozumiesz? Trenowanie się w odrzucaniu martwych uczynków jest czymś, co ma towarzyszyć naszemu życiu przez cały czas. To normalna sprawa. Dlaczego odrzucamy zbędne rzeczy? Czemu? Żebyśmy byli szczęśliwsi. No. Nie żeby mu się podobać. Nie żeby chcieć mu zaimponować. Nie żeby on był z nas zadowolony, ponieważ on jest od początku wszechświata z ciebie zadowolony. Jemu się nigdy nic nie zmieniło. To jest Bóg niezmienny. Niezmienny. On cię kochał, kocha i kochał będzie. Rozumiesz? Przyszedłeś do Jezusa, tak? W ten sposób się uratowałeś. Poza Jezusem, tak? Mimo, tak? Że miałby dla ciebie potężną miłość, bo niestety wiecie, jak jest z miłością. Miłość musi być, do miłości musi być dawca i odbiornik. Niektórzy myślą, że do miłości wystarczy dawca. I to niestety muszę was rozczarować, że to tak nie można kochać. Jak nie ma odbiornika, to jest sorki, ale to nie działa. Tak jak może być wielka antena, która będzie nadawała fale radiowe, wiecie? I te fale radiowe będą szły, tylko bez odbiornika niestety one są niepraktyczne. Znaczy miłość w ogóle Boża, bez tego, że się ją w ogóle przyjmie, to ona nie działa. Stąd na przykład, kiedy napisałem artykuł, że Bóg poza Chrystusem nienawidzi ludzi, bo to jest w ogóle prawda. Bo poza Chrystusem On nie może uwolnić niczego do człowieka, a człowiek, tak, niechcący nic od Boga, z automatu stawia Boga w miejscu wroga. Rozumiecie? I w związku z tym, że człowiek stawia Boga w miejscu wroga, a że Bóg jest w ogóle normalny, bo to jest bardzo ciekawa historia Bogu, że Bóg jest normalny. Bo wielu ludzi uważa, że Bóg jest nienormalny. Niektórzy na przykład myślą, że Bóg nie ma odczuć, że nie ma uczuć. Niestety Bóg ma uczucia. Niestety w ogóle to, że ty masz uczucia, to jest wynikiem tego, że on ma uczucia, bo on cię stworzył na swój obraz i podobieństwo. Rozumiesz, o co chodzi? I na przykład wyobraź sobie, że jemu może być przykro. I na przykład wyobraź sobie, że on się gniewa, tak? Co w ogóle nie przeszkadza temu, żeby kochać, bo ja na przykład jestem w stanie rozgniewać się na swoje dzieci, a jednocześnie kochać swoje dzieci, to w ogóle nic nie zmienia w ogóle. Jestem w stanie przydać klapa dziecku, jednocześnie pałać do niego wielką miłością, to w ogóle absolutnie. To nie zmienia mojej miłości, rozumiecie? Jestem w stanie w ogóle nienawidzić różnorakich zachowań mojego dziecka, rozumiesz? A jednocześnie wiedzieć, że jest to moje dziecko i jestem z nim blisko. To w ogóle chodzi o to, że Bóg przez cały czas jest taki sam, natomiast to my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby martwe uczynki nie przeszkadzały nam żyć. Stąd nauka o odrzuceniu martwych uczynków. Po co ci martwe uczynki? Po to, żeby się kłócić, co mi wolno, co nie wolno? W ogóle rozmowy, które często ludzie ze mną prowadzą, mówią, pastorze, mi wolno tą rzecz zrobić? Można? A mogę palić papierosy? A Bogu się... A co Bóg na to? Ja mówię, Bogu nie jest tylko palenia papierosów. Co nie on się trudzi? Rozumiesz? A mogę cudzołożyć jak najbardziej. Cudzołóż. Dlaczego masz mi cudzołożyć? A co Bóg na to? Ja mówię, nic. No jak? To po co ja tym chrześcijaninem zostawiam? No cieszę się, że się zastanawiasz. W ogóle po co ty jesteś w tym miejscu? Mówię, to ty... Chcę żeby się dalej... Martwe uczynki to jest coś, co przeszkadza tobie. I to nieważne, co to jest. Martwym uczynkiem jest to, że się przyjaźnisz z kimś na przykład ze świata. Tak? I podzielasz jego poglądy, zamiast mówić mu o Jezusie.
Martwym uczynkiem jest to, że zamiast proszę ciebie iść do kościoła, poszedłeś do cioci na imieniny. Po coś poszedł do cioci. Już mówiłeś jej 1000 razy Ewangelię, ciocia nie słucha. Rozumiesz? Bo to jest moja ciocia. A ja jestem twoim bratem w Chrystusie. Powinieneś wybrać spotkanie się ze mną, a nie z ciocią. Ciocia idzie do piekła, okazuje się, a ja z tobą będę w niebie wiecznie. Jesteś skazany na mnie. Tu do ciebie gadałem, tam będę gadał. Zaprzyjaźnijmy się, będzie nam łatwiej wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? To jest martwy uczynek. Tak. Martwym uczynkiem jest nie dbać o swoje zdrowie. Po co będę dbał o swoje zdrowie? Mam odrodzonego ducha. Pewnie, nie ma żadnego problemu. Potem przychodzą do mnie tacy ludzie, proszę ciebie, pomóc się o mnie. Kiedyś podszedł do mnie taki człowiek, mówi, pomóc się, żebym schudł. Mam cukrzycę, mam to, mam to, mam tamto, pomóc się. Bo ja kiedyś czytałem, że jedna kobieta, ona się pomodliła i schudła 30 kg. Ja mówię, a gdzieś jeszcze czytałeś o tym oprócz tego jednego razu? Nigdzie, nie wiem. A ja mówię, a w internecie jest pełno takich ludzi, którzy na przykład zaczęli się zdrowo odżywiać, tak? I przedłużyli sobie życie. Ja mam więcej świadectw niż ty, masz jedno. Prosta rzecz, po prostu nie chcesz o siebie dbać, przyznać. Nie chcesz odrzucić martwego uczynku, którym jest w twoim przypadku właśnie to. Martwy uczynek. Bóg chce, żebyście zobaczyli przestrzeń, żebyście nie zawężali tej rzeczy do jakiegoś elementu na przykład. Każde niedowiarstwo to martwy uczynek. Każde pozostanie na przykład w patologii duszy to martwy uczynek. Rozumiecie? Dlaczego nagrałem rzeczy o warowniach? Bo to są, zobaczcie, warownie demoniczne, one narastają na systemie martwych uczynków. Chora zależność jest martwym uczynkiem. Rozumiecie? Czy wolno mieć w domu psa? Chcesz to mieć psa? Super, ja kocham psy. Ale jeżeli miałbym psa i pies by mi przeszkadzał w szerzeniu królestwa, to bym zabił psa. Przepraszam. Po prostu bym go zabił. Bo jeżeli miałbym, bo rozumiecie, bo to jest martwy uczynek posiadanie dla mnie tego psa na przykład. Bo teraz ja mogę pojechać gdzieś, ale mam psa, niestety ja nie mogę nie być tydzień w domu. Muszę się teraz bujać i podrzucać mojego psa w różne miejsca. Dlatego, że ja chcę jechać zakładać kościoły, a mam psa. Kocham psy. Rozumiesz, jak będę miał kogoś, kto się będzie zajmował moim psem gdzieś kiedyś, pewnie będę miał psa, bo ja lubię mieć psa. Ale ja nie mam dzisiaj psa. Bo to byłby dzisiaj dla mnie martwy uczynek. Bo ja bym musiał zacząć się poświęcać psu. Rozumiecie, na czym, że to jest w ogóle, chcę, żebyście zobaczyli taką rzecz. To nie jest kwestia, że co wolno, co nie wolno, co moralne, co niemoralne. To jest kwestia, co cię blokuje. To jest martwe. Martwe. Coś, co niesie martwotę. To są te początki. Zobaczcie, takie to są początki fundamentalne nauczania chrześcijańskie. Początkowe. A cóż dopiero dalej? Paweł mówi, czy ten autor mówi, nie będę wam mówił o grubych rzeczach. Mówi, będę wam teraz mówił o grubych rzeczach. W ogóle o jakich on tam rzeczach zaczyna mówić? Tak naprawdę on zaczyna mówić o rzeczach, które są związane z poświęceniem, ze służbą i tak dalej. A tutaj mówimy o fundamentalnych sprawach. Zobacz, tylko teraz na swoje życie spójrz. Tylko te rzeczy, o których teraz mówię, gdybyś zastosował na przykład w różnych aspektach swojego życia wcześniej, mnóstwo rzeczy by się nie wydarzyło negatywnie. Ileż relacji na przykład w życiu jest martwymi uczynkami? Martwe uczynki. Ileż relacji w kościele to martwe uczynki? Ja ludzi uczę relacjonować się w kościele. Ale to ty wiesz, co ci przynosi sukces, a co ci przynosi porażkę. Tak? Ja sobie nie wyobrażam przyjaźnić się z bratem w Chrystusie, który będzie siedział przy mnie i będzie cały czas narzekał na to, jak mu w życiu.
ja będę musiał rozerwać ten kontakt, ja będę musiał skończyć to. Ja będę powiedział, słuchaj, albo nie będziesz narzekał przy mnie, albo nie będę z tobą tutaj siedział w ogóle. Przepraszam ciebie bardzo. Bo przecież ja w ogóle spotykam się z tobą, ja zaraz muszę iść do Cyryńskiego na terapię. Na litość boską, to ja tak nie mogę żyć. Czy ty mnie dołujesz w ogóle, człowieku, zastanawiasz się nad tym? Bo ty cały czas mi opowiadasz o tym, jak ci się nie udaje i jak ty wierzysz, a jak nie idzie. No przecież ty w ogóle rozumiesz, co ty w ogóle robisz, tak? Pilnujcie takich rzeczy. Oglądajcie też tego Boga właśnie z tej perspektywy. Zobaczcie, jak to w ogóle jest. Dbajcie o te podstawowe elementy, o wyeliminowanie takich rzeczy, jak ja muszę zobaczyć, ja muszę tam to, ja muszę tam... W ogóle skoncentrujcie się na wierze. W tego, że On jest, w to, że On jest, w to, że On wynagradza, że to w ogóle dobre. Jeśli się będziesz modlił, przyjdź do Niego i powiedz, Boże mój, Ty, którego oko ludzkie nie widziało, a ucho ludzkie nie słyszało. Ty potężny król, w którym mieszczą się wszystkie kosmosy. Dziękuję Ci, że mieszkasz we mnie. W ogóle wywyższam Cię za to. Uwielbiam Cię, że mieszkasz we mnie. Dziękuję Ci, że teraz, będąc w tym domu, jednocześnie jestem w niebie. Boże, uwielbiam Cię za łaskę, za to, że nie muszę zasługiwać na nic. Za to, że jesteś taki właśnie Bóg. Boże, dziękuję Tobie, że Ty wynagradzasz mnie. Boże, ja wierzę w te rzeczy. Boże, ja nie będę kombinował. Boże, ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam wszystkie martwe uczynki w moim życiu. Ojcze, niech się dzieje, niech to odpada ze wszystkich stron. Niech w ogóle, niech to w ogóle jak bombki z choinki ze mnie spada. Idę w to, Ojcze, pasuje mi to. Rozumiesz? Zobacz, jakże to się różni, tego rodzaju modlitwa, tak? Od siedzenia, proszę Panie, pamiętasz o tym, Panie, ale pamiętasz, ale pamiętasz, Panie, nie, nie pamiętam, mam amnezję. Zapomniałem. Zapomniałem, że Cię kocham, zapomniałem, że Cię lubię, w ogóle zapomniałem o Tobie. Rozumiesz? Szok. Chcę, żebyście takie rzeczy widzieli. Wiecie, można siać szeregi różnych sformułowań teologicznych, tylko to nic nie da. On właśnie taki jest. I muszę Ci coś powiedzieć, on się kurczę w ogóle nie zmieni, dlatego że mam jakąś mrzonkę, no. On jest stały. Wiecie, co mnie pociąga między innymi w Bogu? Jego stałość. To jest jak skała produkt. Rozumiecie? To jest coś jak skała. To jest takie silne. To się nie zmieni. Jak on powiedział, wierzyć trzeba we mnie, to ja jak koń klapki dobrze mówię, będę wierzył. Się nigdy nie zapytam już o nic w tej sprawie. Do końca dni nie usłyszysz ode mnie ani jednego słowa podważającego to, że przez wiarę osiągnę sukces w moim życiu, ponieważ Ty jesteś tym, który wynagradza tych, którzy w Ciebie wierzą. Rozumiecie? To w ogóle tego rodzaju myślenie nam musi to wydać. On taki jest, on się nie zmieni. A te w ogóle jakieś... Już nie chcę mówić, co w ogóle ludzie robią, w ogóle jakie ludzie robią rzeczy. Ten człowiek przyszedł do jednego kościoła, to rozpoznanie takie mieli, że mu trzeba zęby czyścić olejem z Jerozolimy, to wtedy będzie uwolniony. Czyścili mu te zęby olejem z Jerozolimy. Kościele. No koniec. Takie objawienie. Dziękuję. Zęby się nie naprawiły. Demon nie wyszedł. Nic się nie zrobiło. A po jednej rozmowie mojej z tym człowiekiem, usiadłem z tym człowiekiem i mówię, posłuchaj. Ten człowiek mówi, jaki to straszny diabeł w jego życiu jest i czego już mu nie robili, żeby on wyszedł. Ja mówię,
Jaki jest diabeł? Straszny? Mówię, ty się w ogóle boisz mrówki? I ten człowiek wyszedł z tego miejsca i on mi o to potem opowiadał, ten człowiek, dużo, dużo później. Wyszedłem od ciebie ze spotkania i uświadomiłem sobie, że w ogóle diabeł to jest jak mrówka. To jest nikt, ponieważ wielki Bóg, ten, w którym są kosmosy, mieszka we mnie. A ja drżałem przed jakimś demonicznym bytem i dałem se zęby czyścić olejem z Jerozolimy, żeby ten byt wyszedł. Rozumiecie, co tutaj chodzi? A diabeł pada zagazowany jak najmniejszy anioł wiarny. Taka jest prawda o diabeł. Chcę, żebyście zrozumieli, jakie to są w ogóle rzeczy. Ja cię pytam, gdzie to w ogóle wszystko się ma do tego, co nam przez lata wkładano do głów i czego my sami sobie naładowaliśmy do głów? Co my se zrobiliśmy, ludzie? I właśnie fundamentalne nauczania chrześcijańskie, one po to są, żeby rozbroić system iluzji zaprzeczeń. Zaprzeczeń, czyli temu, co przeczy tym prostym prawdom. I ludzie szukają obejścia dla martwych uczynków, a mówią, a tutaj to tak mogę, a mówię tutaj to mogę, a tam to też mogę, czy nie mogę. Pan się pogniewa, czy pan się nie pogniewa? Rozumiecie? To nie tak działa. Niech te rzeczy będą w nas umocowane. Nie słuchajcie rzeczy, które będą temu przeczyć. Nie rozmydlajcie tych rzeczy. Kocham silne fundamenty. Silny fundament to trwały budynek. Trwały budynek to bezpieczne, dobre życie. Bezpieczne, dobre życie to kreatywność w Królestwie. Kreatywność w Królestwie to nagroda w wieczności. Rozumiecie te rzeczy? Tak to działa. To po prostu. Nie bądźcie litościwi dla martwych uczynków. Nie bądźcie litościwi, bo martwe uczynki są balastami, które będą was trzymać przy ziemi. Nie podważajcie nigdy Jego dobroci, Jego miłości, którą macie w Chrystusie. Nie podważajcie nigdy łaski, czyli tego, że nie musicie zasłużyć na Jego przychylność nigdy i niczym, i tego, że Jego moc jest w was 24 godziny na dobę. Nie wtedy, kiedy Jemu się zechce. Nie wtedy, kiedy dobrze się czujecie. Jego moc jest w tobie wtedy, kiedy się czujesz dobrze i źle. Twoja władza jest taka sama, jak wstajesz rano, jesteś zaropiały. Jak wtedy, kiedy jesteś po uwielbieniu, 3 godziny, po prostu pełen siły, pełen mocy. Taką samą posiadasz władzę. Rozumiesz? Wiesz, ropę z oka, strykasz, proszę ciebie, i legion demonów leży. Tylko trzeba w ogóle wierzyć. Tak? Wierzyć, bo to wiara uczyni twoją ropę, tak? Pociskiem. Wiara! Takie przeistoczenie jak w Eucharystii. Ropa w pocisk. Ciało w krew, ropa w pocisk. Takie tam. Ty tak mają inni inaczej. No, słuchajcie, też musimy mieć jakąś liturgię. Coś musimy tutaj włożyć. Żeby nas historia nie wypluła. Taki jest ten Bóg. Stały, niezmienny, silny, miłosierny, niewypominający, niegniewający się. Rozumiecie? To Ojciec, czysta dobroć, mędrzec,
Ktoś, kto jak raz coś powiedział, to tego nie cofa. Nigdy z ciebie nie wyjdzie. Nawet kiedy upadniesz, tak? Nigdy cię nie opuści. Nawet gdybyś psioczył na niego, tak? Nawet gdybyś mu naubliżał, nic go to nie będzie obchodzić. Bo wybrałeś go, uznałeś, powstałeś do nowego życia. Ale to oznacza jedynie tyle, że musisz brać odpowiedzialność, aby nie nosić balastów martwych uczynków w swoim życiu. Bo kiedy będziesz je nosił, to będziesz najgorszym głupcem. Będziesz pełen obciążenia. Będziesz chodził, ale mi ciężko. Trudno się dziwić, że ci ciężko. Zobacz, jakie masz uzależnienia. Zobacz, jaki ma wpływ opinia ludzi na ciebie. Zobacz, jak bardzo puszczasz ciało przodem. Ale ja nie mam siły nie puszczać ciała przodem. Co mam zrobić? 6 godzin modlitwy innymi językami. Zobaczysz, co się stanie. Całkiem inny tok myślowy będzie. Od 6 proszę ciebie do 12. Tak? Zacznij patrzeć w ten sposób na te rzeczy. To fundamentalne sprawy. Nie trzeba się zastanawiać 5 razy, a to dzisiaj obowiązuje 10 przykazań, czy nie obowiązuje. Wiecie, to w ogóle ludzie, ja się patrzę, sami patrzę na ludzi, mówię, Chryste Panie, mówię, no. Co to trzeba, to ostry obłęd jest. Czy jesteśmy w tym samym czpieniu jesteśmy. Chrystus jest czpieniem. Jakie tu dzisiaj, co tutaj dodać do tego? Co ja jeszcze muszę, co powinienem? Mówię, co ty chcesz do krzyża dokleić? Dodatkowe 2 poprzeczki, żeby było łatwiej wchodzić? Znalazłem ostatnio taki filmik, jeszcze muszę go wrzucić. Jezusa w koronie cierniowej, jak tańczy, po prostu rozumiesz, o co chodzi. Ludzie by chcieli zrobić coś, czym to w ogóle nie jest. To jest temat skończony. Rozumiecie, o co chodzi? On stamtąd zszedł już. Tam się już nic nie dodaje, nic się nie dokręca. To prosta Ewangelia. Prosta Ewangelia. Nie róbcie żadnego zagmatwania do tego. Łaska to łaska, wiara to wiara. Bóg w Chrystusie, Ty, który przyjąłeś. Nie patrz na to, co czujesz. Nie patrz na to, co się wydarza w Twoich emocjach. Upadniesz, wstajesz, obmywasz się w krwi, biegniesz dalej, przemieniasz się. Przychodzisz do Niego, budujesz się, tak? Odrzucasz zbędne kawałki, stajesz się coraz piękniejszą rzeźbą, jesteś coraz bardziej skuteczny, coraz bardziej wpływasz, coraz bardziej rozwijasz skrzydła, coraz więcej ludzi się nawraca, coraz większa korona się kuje w niebie dla Ciebie. Rozumiesz? Przyjmujesz przez wiarę wszystko. Sukces, charyzmaty, wszelkiego rodzaju obdarowania. Wchodzisz na urzędy. Rozumiesz? Znajdujesz męża, żonę, wychowujesz dzieci. Te 2 nauki o tym, jaki on jest i o tym, że martwe uczynki ograniczają Twoje życie w korzystaniu z tego, jaki on jest. Weźcie te rzeczy. Na każde kolejne nauczania, które będą pokazywały nam różnego rodzaju aspekty, które będą tak naprawdę nawiązywały do tego, o czym ja dzisiaj tutaj powiedziałem. One będą zawsze do tego nawiązywały. Zawsze będą eliminowały wasze opieranie się na waszych odczuciach, na tym, jak ja czuję, na tym, jak ja się czuję. Zawsze będą kierowały do wiary. Zawsze będą torpedowały Twoją cielesność. Rozumiesz? Zawsze będą stawiały Cię w miejscu absolutnego zwycięzcy. Zawsze będą mówiły o tym, że On nie ma nigdy do Ciebie żalu, pretensji, że nigdy Cię nie potępia. Rozumiesz? Zawsze będą do tego szły. Zawsze będą szły w tym kierunku, że On chętnie daje, On nie wypomina, że nie trzeba zasłużyć, że jest u Niego więcej niż Ci potrzeba. Po prostu. Abyś one zawsze, te pozostałe nauczania będą
całe korespondowały z tą bryłą, o której ja ci tutaj powiedziałem. Też nie rozwijaj szeregu różnych teologii do tego. Wiecie? Wiecie, ja kocham list do Hebrajczyków. W Nowym Testamencie są dla mnie osobiście, to są dwa najważniejsze fragmenty. To jest list do Rzymian i list do Hebrajczyków. To są rzeczy, na których tak naprawdę ja zbudowałem moją wiarę. To jest list do Rzymian i list do Hebrajczyków. Ja na tym zbudowałem. List do Hebrajczyków, on obrazuje nam, tak? Potężne głębie Chrystusowe. To są wiele rzeczy jest niezrozumiałe, dlatego ja nieraz komentowałem te rzeczy, o których mówi zresztą ten szósty rozdział, ponieważ wielu ludzi uważa, że ten szósty rozdział pokazuje to, że Bóg może odrzucić i tak dalej. No, okazuje się, że nie. Ten szósty rozdział w ogóle inne rzeczy pokazuje. On nie mówi o tym, że Bóg może odrzucić, że nawet jeżeli ty odrzucisz Boga, to nie oznacza, że On ciebie odrzuca i tak naprawdę nie oznacza to, że odrzuciłeś tego Boga realnie. Bo naprawdę, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to Boga odrzucić nie możesz, nie potrafisz, nie umiesz. Tak samo jak nie można odrzucić części siebie. My nie jesteśmy jaszczurki, że możemy ogon odrzucić. Rozumiesz? To nie możesz iść po ulicy, a odrzucę cię rękę. Wczoraj oglądałem akurat wieczorem przed zaśnięciem jeszcze facetów z Czerni, znowu dwa. Jakoś lubię tych facetów. Tam takie robaki były porozrywane na pół, jeden mówi, będzie blizna. Wziął swoje nogi, przyłożył, mu się zrosło. Nie można odrzucić natury Bożej, która jest w Tobie. Bo już się narodziłeś z Bożego Ducha i koniec. Tak? Chcę, żebyście w tym byli ukształtowani. Chcę, żebyście też pamiętali, że nie ma innego Boga. Ten sam Bóg, który jest w Starym Testamencie, to jest Bóg w Nowym Testamencie. To jest ta sama postać. Tylko postać, która przez cały czas leci ku Chrystusowi. Która robi wszystko, żeby tylko ta ziemia jej, kurczę, jakoś się utrzymała. Czy w ogóle wiecie, że gdyby ten Bóg nie ustanowił w Starym Testamencie tych różnych zasad, to wiecie, co by nas dzisiaj zalało? Rozumiesz? Wy sobie nie zdajecie sprawy, co by było, gdyby nie było eliminowanej patologii przez lata, kiedy nie było Chrystusa jeszcze na ziemi. Rozumiecie? Na przykład by powstało państwo na miejscu Sodomy i Gomory, gdzie było normalną rzeczą, że za żonę sobie można wziąć, proszę ciebie, przystojną wilczycę. Tak? I cholera wie, co by z tego powychodziło. Tak? Dzisiaj jedziesz przez Sodomę, której oczywiście nie ma. Rozumiesz? I wiesz, że to dobrze, że tak się stało. Tak? Bo dzisiaj nie widzisz na ulicy par, proszę ciebie, że ktoś idzie z łosiem pod rękiem. Nie mówi, moja droga, róg ci się przekrzywił. Czemu mówisz, kochanie, moja wyklęsła. A w Sodomie uważają to w porządku, nie ma żadnego problemu. Rozumiesz, o co chodzi? Byli tak najarani, że chcieli anioła zgwałcić. Rozumiesz? Trudno się dziwić w ogóle. To trzeba mieć w głowie. I on mówi, o, krwawy Bóg zniszczył Sodomę. No nie wiem, czy byś chciał, tak? Żeby między Legionowym a Warszawą była Sodoma i Gomory. Nie wiem, czy byś chciał. Czybyś przejeżdżał przez ciebie z Legionowa do Warszawy, rozumiesz? I nie wiedział przez ciebie, co ci się wydarzy, tak? Po drodze na przykład. Tak? Nie wiem. Był krwawy Bóg, tak? Wykończył Midianitów. Midianitów, homoseksualizm, tak? Stał na pierwszym miejscu. Tam były pary, było dwóch królów. Tam ludzie, którzy mieli skłonności heteroseksualne, uważani byli za zboczeńców. Tam był system rozrodu, się rozradzali. Wiecie, o co chodzi? Kobiety u nich były niewolone, miały rodzić dzieci, które były wychowywane na homoseksualne dzieci. O, pan zniszczył Midianitów. No nie wiem, czy to źle. Chcę, żebyście zrozumieli. W dodatku nie pan zniszczył, tylko Pan mówił, tak, że tak się nie robi i nie trzeba. Ale jeśli będziecie w tym systemie, to szlak was trafi. I w związku z tym ta ziemia przetrwała do Chrystusa. Utrzymał tą ziemię jakoś. Jakoś w ogóle ogarnął ten temat, rozumiecie?
tymi krwawymi metodami. Rozumiecie? Krwawymi metodami. To człowiek powinien być wdzięczny za to. Powiedzieć, się będziesz się młody, bez Panie Boże, dziękuję Ci, że utrzymałeś tą ziemię w ogóle, że to dało radę przetrwać. Że w ogóle wymyśliłeś takie sposoby, tak, że nie naruszając wolnej woli człowieka, bo naruszenie wolnej woli człowieka powodowałoby w ogóle zamknięcie systemu ludzkości. Trzeba od razu zamknąć, zatrzymać, rozumiesz? Koniec, Himalaje wpadają do Bałtyku, dziękuję uprzejmie. Rozumiem, bo ten pęd to człowiek, wiesz, to jest taki pęd zatrzymać. I koniec. Boże, dziękuję Tobie, że Ty stworzyłeś takie warunki na tej ziemi, że to wszystko, kurczę, przetrwało mimo głupoty naszej i że ten Chrystus wreszcie przyszedł. I Boże, dziękuję Ci, że rozpoznałem Go jako Pana i Zbawiciela i że w ogóle jestem bezpieczny. To my w tą stronę musimy myśleć, nie dywagacje. Czy to tak, czy to taki Bóg, czy to inny. Bo to wiecie, jak on rozmyślasz o tym, jaki był krwawy, to nie wiadomo, czemu teraz nie odbije, czy dzisiaj nie będzie krwawy. Nie. To wszystko jest w możliwym do utrzymania porządku. To ciężko bez wpływu na ludzką wolę w ogóle jakoś to utrzymać, żeby się trwało, tak? A się udało. W ogóle. Udało się. To się wszystko jakoś udało. I potem przed Chrystus. I zamknął ten cały temat, więc już nie ma pytań, czy powinienem to, czy nie powinienem tamto. Powinieneś rozwijać się w tym, co masz. Stąd on mówi, trzymaj, co masz, dziecko. Bo masz potęgę. Nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę, nikt Cię nie odłączy od miłości mojej. Nigdy Cię nie zawiodę, jestem Bogiem Twoim, jestem Ojcem Twoim. Zgotowałem Ci wieczność. Zgotowałem Ci sukces. Panie Boże, odrzucę wszystko, co będzie mi przeszkadzało. Nie będę się przyjaźnił z niczym, co będzie mi przeszkadzało. Niczym. Stańmy. Ojcze, dziękuję Ci za te dzisiejsze nauczanie. Ojcze, ja chcę, żeby to zostało w ludziach i żeby to było utrwalone i ugruntowane. Ja, Ojcze, chcę, aby to spowodowało, aby kolejne rzeczy, kolejna bryła tych nauczeń, ona była dla ludzi, Ojcze, jak mur. Ojcze, żeby fundament, który będzie zakładany za pomocą tych nauczeń, on utrzymał ich życie w należytym porządku. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdą mrzonką w ludzkich umysłach, nad każdą demoniczną iluzją. Związujemy je w imieniu Jezusa. Przeklinamy i nakazujemy, aby każda demoniczna siła odeszła od ludzi. W imieniu Jezusa my przeklinamy jakiekolwiek kłamstwo, które weszło do ludzkich głów. W imieniu Jezusa nakazujemy teraz, aby prawda Boża została podniesiona w ludziach. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.